Witajcie. No dziś w temacie mamy podsumowanie zagadnienia związanego z hartowaniem organizmu. Przejrzałem wasze prace, są super, wyczerpujące na temat. Tam pojedyncze osoby jeszcze nie dosłały, więc zgadzam się na przedłużenie jeszcze terminu do niedzieli. I słuchajcie, zacznę od zadania dodatkowego. Jakby ktoś chciał uzyskać szóstkę, a nie ma tych dwóch szóstek zadań dodatkowych poprzednich, to może sobie podmienić i zrealizować temat, który będzie pewnie ciężko przygotować, związany z hartowaniem psychiki. Jest coś takiego, o tym się nie mówi, bo zazwyczaj się mówi o hartowaniu polegającym na schładzaniu, przegrzewaniu organizmu, termoregulacji i wzmacnianiu odporności, a nic o wzmacnianiu, hartowaniu psychiki nie ma. Więc jakby ktoś chciał, zachęcam do szukania, pewnie coś poszukacie, ale to już będzie wymagało jakiejś większej aktywności. No dobrze. Zanim przejdę do tematu hartowania organizmu, który też obejmuje takie zagadnienia jak adaptacja, stymulowanie organizmu, to też mi przyszło do głowy takie zagadnienie jak motywacja. No i w hartowaniu, dbaniu o siebie, motywacja jest bardzo ważna, bo człowiek zmotywowany to świadomy. I w tym przypadku osoba świadoma to osoba, która posiada wiedzę w danym zakresie i przekonanie, że to, co robi, ma sens, ma jakieś działanie, przyniesie jakiś efekt. No i dlatego was zachęcałem do tego, żebyście poszukali troszkę wiedzy w sieci, popytali się kogoś z rodziny, kto hartuje organizm i w jaki sposób i czy to przynosi jakieś efekty. Bo mając taką wiedzę, jak podejmiemy próbę, to będziemy robić to z jakimś przekonaniem, ciekawością. Robiąc to na zasadzie robię, bo muszę, no to zazwyczaj nie przynosi efektu, bo moc siedzi w głowie. Jeśli jesteśmy zmotywowani, przekonani, świadomi, to osiągniemy wielokrotnie więcej niż jak będziemy robić coś na siłę, a często wtedy w takiej sytuacji nic nie osiągniemy. Raczej zrezygnujemy z prób hartowania organizmu. No i dobra, wszyscy tutaj pisali, że hartowanie to jest wystawienie organizmu na niekorzystne warunki, temperaturowe akurat głównie, po to, żeby wytworzyć w organizmie, żeby powstały takie procesy termoregulacji. No jak wiemy, jesteśmy organizmami stałocieplnymi i niska temperatura, czy zbyt wysoka, osłabia nasz organizm. I po to hartujemy, żeby organizm był w stanie sobie poradzić w takich warunkach. Jeśli mamy zimę, to żebyśmy nie musieli się ubierać 3 futra, tylko raczej 2-3 warstwy cienkie i organizm sobie spokojnie daje radę. Tak samo przy wysokich temperaturach, jakbyśmy mieli słabe procesy termoregulacyjne, to raczej byśmy bardzo szybko osłabiali organizm, on by się przegrzewał i byśmy zaczęli chorować zwyczajnie, tak? No i co? Drugi taki wartość hartowania to jest stymulowanie układu odpornościowego. No co, no zimno od zawsze było tym lekarstwem na wiele chorób. A jeśli chorujemy, to znaczy, że mamy słaby układ odpornościowy, bo głównie to on steruje wszystkim, dba o to, chroni nasz organizm. I hartując organizm, czy to zimnym, czy ciepłem, też stymulujemy układ odpornościowy, on się wtedy fajnie rozwija. Jest wystawiony na takie właśnie terapie szokowe, które sprawiają, że on mobilizuje swoje siły i tak się fajnie rozwija, że później chroni nasz organizm przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, tymi niekorzystnymi. Mam tutaj notatki, żeby się dzisiaj za bardzo nie rozwijać, bo mam ochotę, no ale konkrety. Co jeszcze zimno i ciepło robi fajnego? Jak wiecie, zapewne są kriokomory, tak? Czyli takie pomieszczenia, w których są wytwarzane bardzo niskie temperatury. I niskie temperatury, niekoniecznie niskie, tak? Ale w tym przypadku są stosowane bardzo niskie. Też leczą na przykład jakieś urazy u sportowców. Nie tylko, bo tak, bo niektóre choroby da się też leczyć zimnem.
uważa się, że większość chorób da się wyleczyć zimnem na różne sposoby. Jak ja byłem sportowcem, to nie słyszało się o kontuzjach. Wszyscy dbali o siebie w ten sposób. Jeszcze wtedy nie było odnowy biologicznej, takiej na wyciągnięcie ręki, czyli nie było sauny. Znaczy może sauny były, tak, ale może nie było pod ręką fizjoterapeuty, masażysty, różnych urządzeń, które by pomagały szybko wrócić do sprawności, żeby szybciej organizm regenerować. Nie było kriokomor, ale był za to strumyk. Na przykład jak się jechało na obóz w góry, to po każdym treningu wszyscy wskakiwali przynajmniej do pasa i moczyli w zimnej wodzie nogi. I po takich zabiegach następnego dnia nic nie bolało, wszystko było sprawne, każdy był pełny energii, dobrze się czuł. Jak nie było strumyka, no to jeszcze można było pod prysznicem stosować takie zabiegi ciepła, zimna woda, czyli na przemian polewało się ciało ciepłą wodą przez 30 sekund, później zimną wodą i tak na przemian kończyło się zimną wodą, później trzeba było się szybko ubrać, żeby szybko wróciła temperatura do normy. Fajnie to stymulowało organizm i naprawdę nikt nie był przeziębiony, a trenowaliśmy po 3 razy dziennie. Nikt nie miał kontuzji, nic nie było naciągnięte. Każdy był zmotywowany, pełny energii, wypoczęty. Tego snu praktycznie nie potrzebowaliśmy więcej niż do tej pory, trenując raz dziennie. A na obozie jak były 2-3 treningi, no to wiadomo, odnowa biologiczna to była na pierwszym miejscu. No i to działało, tak? Oczywiście my czerpaliśmy wtedy wiedzę od starszych pokoleń. Oczywiście oni czerpali wiedzę z badań naukowych, ale my popatrywaliśmy naszych trenerów, którzy mając po 70-80 lat byli zawsze w formie, pełni energii, zdrowi, zawsze w ruchu z nami trenowali i każdy się zastanawiał, jak to. Jak nam oczywiście mówili, że właśnie wystarczy odpowiednia dieta, sen, odpowiednia higiena życia, to wystarczało, tak? Nie trzeba było łykać tony tabletek, suplementów, które i tak nie działają, a pokazywali nam, że wystarczy umiar we wszystkim, zdrowy tryb życia. No i to nas motywowało, tak? Bo widzieliśmy na przykładzie, że warto w ten sposób żyć, a nie kupować za duże pieniądze suplementy i łykać na potęgę, wierząc w to, że będziemy lepsi, sprawniejsi, silniejsi, tak? Oczywiście jako później już student i trener się interesowałem tym, o co chodzi. No i wiele badań naukowych pokazuje, że ruch na przykład, ogólnie stymulowanie organizmu sprawia, że pewne w naszym organizmie wytwarzane są pewne substancje, które chronią nasz organizm kilka razy silniej niż na przykład niektóre suplementy czy witaminy, tak? Mam tu na myśli witaminy, tam witaminy A, C, E, o których się mówi, że to są super przeciwutleniacze, a się okazuje, że aktywny tryb życia sprawia, że w naszym organizmie też wytwarzane są substancje, które chronią nasz organizm. I to wielokrotnie razy silniej. Dobra. Było też takie pytanie, w jakim wieku, od jakiego wieku można hardować organizm.